Zmywamy się stąd. Zaraz na policję będą dzwonić. Witam was, drodzy widzowie, w następnym odcinku na kanale. Poprzedni odcinek tylko bardziej utwierdził nas w przekonaniu, że trójkołowy MRF niestety nie nadaje się kompletnie w teren. A w tym odcinku zobaczycie jego mocną stronę. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy odcinek. Także widzowie, mamy tutaj już prawie wieczór. Jedziemy sobie po rury. Ogólnie szukamy ich już dosyć długi czas, ale został nam ostatni właśnie sklep. Ogólnie to jest taka hurtownia jakby, takich rur. Ale czy będą mieli nasz wymiar, nie mam pojęcia. Mamy ze sobą koła od Pitbike'a, gdzie będziemy próbować sadzić te rury w sklepie. Co? No i widzimy się za chwilę. 1 hour later. Rury pasowne, idealne na średnicę koła załatwione, więc bierzemy się za. Ogólnie temat jest taki, że to strasznie ciężko ciąć. Na jedno koło już mamy gotowe. Teraz to na drugie. Musimy dać pełny bak, bo nie wiadomo ile czasu nam zejdzie, bo też szkoda by było się wracać gdzieś po paliwo. Ale tu chodzi zajebiście. Tylko najgorzej, że nie mam jak się rozpędzić. Czuję potencjał w tym sprzęcie. Strasznie ciężko ogarnąć się te ślizgi, ale nie przewraca się. Dziecko zadowolone. Ale to ślika, kurde. Mam jeszcze taki kurde, takie odczucie, że to się jednak wy***li na bok. Ale zajebiście, 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 bateria mi. Dawaj dziołcha! Nie. Ale jak to śmiga zajebiście, aż kurde mi się mokra zrobiła normalnie. Daj mu trochę gazu. Ogólnie widzowie, to temat jest jeszcze taki, że zmieniamy miejscówkę, co nie? Bo już w sumie tutaj troszkę pośmigaliśmy, no to dużo ciekawego tu nie będzie. Bieżnik się jeszcze trzyma, ale mamy pewien problem. Poluzowane śrubki. Także czekamy tutaj na znajomego, który ma nas poratować kluczami. Ta lata, więc pasowałoby to dokręcić. Ty co robisz? Czekam z kolą na kraju. Pagoś motorynką przyjechał. Z kluczami motorynką przyjechał. Tu też. Się w Magda, bo przez pora jechałem. Goń motoryjką przyjechał. Dobra, witam. No i to taka tuleja powinna być, a coś też tego nie ma. Ale co, ale to wrócisz na koła zwykłe, nie? Tylko skręcone? No, skręcone na śrubach, normalnie wkładam koło. Teraz on żyje, pomoczka. Pomoc przyjechała na motoryńce. Kurde, dzik. Patrz jak śmiga na kole. Fajnie się śmiga, ale to nie jest to, to nie jest to. 5 minutes later. Dobra, drodzy widzowie, robimy sobie szybkiego strzała pod wiaduktem, co prawda troszkę przypałowo, ale... Dobra,
Wyrywamy się stąd. Zaraz na policję będą dzwonić. Także drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. My na ten moment się z wami żegnamy i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku na kanale. Skoro Pitbike stoi na trzech kołach, no to podsuwajcie jeszcze pomysły w komentarzu, co by tu można jeszcze z niego wykombinować. Póki co nakładki plastikowe trzymają się dobrze. Wbijajcie na nasze social media. No i do następnego. Dobrego Instagrama się. Ola się boi jechać z włączonym silnikiem, więc ją pcham. Ale bokiem już nie lata niestety, bo już trakcji za dużo.